Kiedy ostatni raz pan albo pana żona widzieliście syna? Żona spotkała się z synem kilka dni temu w areszcie śledczym w Krakowie. W jakim był stanie? Jak się zachowywał? Syn jest bardzo zdenerwowany, płacze, krzyczy, że jest niewinny, że go wrobiono, że mamo, ja nigdy tej kobiety nie widziałam na oczy. I powiedział, że on jest już bliski targnięcia się na życie. Dosłownie tak powiedział. Jego stan emocjonalny wynika z tego, że zbliża się ogłoszenie wyroku w jego sprawie? On czuje się niezwykle pokrzywdzony, czuje się kozłem ofiarnym. To wszystko jest straszliwie naciągane. Oni prawie 20 lat szukali. Przez dwie dekady śledczy próbowali ująć sprawcę zabójstwa na tle seksualnym, jakiego w historii polskiej kryminalistyki nie było nigdy wcześniej. Sprawą rozczłonkowanego ciała 23-letniej Katarzyny Z., studentki z Krakowa, żyła wtedy cała Polska. Jej szczątki, w tym płat skóry zdjętej z tułowia kobiety przez mordercę, odnaleziono przypadkowo w Wiśle. Śledztwo z przerwami trwało wiele lat. W kręgu podejrzeń był od początku Robert J., ale dopiero 5 lat temu prokuratura ogłosiła przełom w sprawie, informując, że ma wystarczające dowody przeciwko niemu. Robert J. został wtedy zatrzymany w świetle kamer. Oskarżam Roberta o to, że ze szczególnym okrucieństwem oraz zmieszanej motywacji wynikającej z zaburzeń preferencji seksualnych, o typie złożonych, o cechach sadystycznych i fetyszystycznych z elementami nekrosadyzmu, fetyszyzmu nekrofilnego, spowodował śmierć Katarzyny. Czy pana syn byłby zdolny do tak potwornej zbrodni? Nie tylko, że nie byłby zdolny, ale on nie jest. Jako dziecko był bardzo wesoły. Kiedy zaczął chodzić do szkoły podstawowej, zaczął się troszeczkę zmieniać, ponieważ był dosyć otyły. I zaczęli mu dokuczać, ty grubasie, ty taki, ty siaki. I on tego nie bardzo znosił i nawet chował się do szafy. Jakby się zamykał w sobie. Syn się wychowywał przez jakiś czas u moich rodziców. Gdzieś do 12 roku życia tam był. Moje rodzice to jest stare pokolenie dawne, kiedy dyscyplina była niezwykle istotna. Dyscypliną uważa się też kij. Stosowali wobec niego przemoc. No tak, przemoc. Nie używajmy przemocy. Karcili go. Czyli precyzyjni. Stosowali wobec niego kary cielesne. Tak. I wobec mnie też kiedyś. Czy w dzieciństwie państwo okazywaliście mu czułość, ciepło? Czy Robert tego zaznał? Nie wiem, proszę pani, kto jak będzie wartościował to ciepło. Jedni będą uważać, że ma być temperatura pokojowa 18 stopni Celsjusza, a drudzy powiedzą, bo nie byliście razem na zdjęciu, razem nie chodziliście za ręce tam, czy tam, czy tam, czy nad Wisłę. No na przykład, czy pan syna przytulał, kiedy był dzieckiem? Jak trzeba było, to się, jak były jakieś jego urodziny, czy coś, to go przytuliłem. Czyli kochaliście syna? Tworzyliśmy rodzinę, a nikt się nie zastanawia, czy ktoś jeden, czy drugi, czy trzeci kocha. Kiedy żona wyjechała za granicę do Kanady, pojechała, bo ją koleżanka zaprosiła, nie powiedziała, że jedzie do Kanady. Czyli opuściła pana i syna? Tak. To wtedy, proszę pani, on się załamał. Zaczął coś mówić do siebie, zaczął szukać jakichś ludzi, którzy są w mieszkaniu, w pokoju. I ja go zacząłem śledzić. A nikogo nie było, Nikogo tak? nie było. Mhm. Ile wtedy miał Robert lat? No wtedy już był dorosłym człowiekiem. W związku z tym, że widziałem, że tak jest, więc zacząłem szukać pomocy. Wziąłem go do lekarza, jednego, drugiego. Co psychiatrzy zdiagnozowali u syna wtedy? Przypisano mu lekarstwa związane właśnie z tą chorobą, czyli schizofrenią.